Drodzy, zebraliśmy się dzisiaj na tym miejscu przed obliczem Boga, by połączyć tego mężczyznę z tą kobietą podczas świętej ceremonii małżeństwa. Oboje przybyliście tutaj, by wyznać publicznie, iż kochacie się i chcecie być razem. Dlatego, jeśli ktokolwiek zna powód, dla którego tych dwoje nie może być razem, niech przemówi teraz albo zamilknie na wieki. Stop! Zgłaszam sprzeciw. Na jakiej podstawie? Ponieważ to jest jakiś totalny żart. Czy to prawda? Tak, ona jest wciąż moją żoną. Byłam, ale później cię opuściłam. Cóż, separacja, ale technicznie rzecz biorąc i w każdy inny sposób wciąż należysz do mnie. Czy to prawda? Byliśmy razem, ale ja odeszłam. To ja może pokażę, pastorze, akt ślubu. Tutaj jest napisane: istota ludzka w związku małżeńskim z Lucyferem, diabłem, szatanem, Belzebubem, bla bla bla, księciem ciemności. To ja, a tutaj jest napisane, zapieczętowane w ogrodzie Eden u zarania dziejów, gdy małżeństwo się rozpoczęło. Ten akt ślubu jest nieważny. Słucham? To proszę przeczytać ten mały druczek tutaj. To nie ma znaczenia. W porządku. To może porozmawiajmy o rzeczach, które mają znaczenie. Nie martw się, kochanie. Przyniosłem niektóre z twoich małych skarbów. Nie była w stanie spędzić ani dnia bez tego. Pamiętasz te wszystkie imprezy? Pamiętasz? Była na ustach wszystkich ludzi przez ten swój szczególny taniec. To było takie zabawne. Tak, tak, pamiętasz to? Nie musimy wysłuchiwać tych szczegółów. W porządku. Ale pamiętasz, jak miałaś zwyczaj pochylać się nad ceramicznym sedesem i wymiotować dookoła? Wystarczy. Pamiętam. Czy powiedziała ci o swoich małych, brzydkich zwyczajach? Rzuciłam palenie. W porządku. A może słówko o jej wszystkich chłopakach? Czy naprawdę myślisz, że masz do czynienia z dziewicą? Wiem, z kim mam do czynienia. W porządku. W takim razie myślę, że nie słyszałeś o małej czarnej książeczce. Mam każde nazwisko i numer telefonu, a także kilka zdjęć. Zachowam to sobie. Mówiłeś mi, że i tak wciąż mnie będzie kochał. Tak, mówiłem, ale ty wciąż w to wierzyłaś. Zawsze byłaś najpiękniejszą, ale zdecydowanie nie jesteś najmądrzejszą iskierką. Jesteś trochę jakby zaskoczony, prawda? Chciałem po prostu, żebyś wiedział, z kim masz do czynienia. Nie chcę, żebyś popełnił błąd. Czy nikczemna przeszłość panny młodej zniszczy nowo odnalezione szczęście? Czy pan młody odejdzie? Dowiedz się w kolejnym odcinku.